Kolejnej konferencji w centrum imienia Adama Smitha. Tym razem jest to konferencja, jak Państwo widzą, czterech różnych organizacji. W większości są to organizacje związane z gospodarką i z przedsiębiorcami. Witam po prawej mojej stronie pana profesora Andrzeja Blichlego, prezesa inicjatywy firm rodzinnych. Po mojej stronie witam pana prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, pana Jerzego Wratniaka. Witam pana Cezarego Kazimierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Razem postanowiliśmy wspólnie wystąpić przeciwko rządowemu planowi zwiększenia bezrobocia. A takim planem jest zgoda na zwiększenie wynagrodzenia minimalnego, tak zwanej płacy minimalnej. Niestety zwiększenie płacy minimalnej, jak to proponuje rząd, do 1500 zł będzie według nas miało bardzo negatywne konsekwencje, o czym za chwilę. Propozycja Solidarności oczywiście jest znacznie groźniejsza, bo zakłada przyjęcie algorytmu, aby było to 50% płacy średniej w Polsce. Tak naprawdę wszyscy mają wiedzę na temat, czym jest płaca minimalna. Płaca minimalna zawsze powoduje jedno, że wysyła więcej ludzi na bezrobocie. Zwłaszcza to dotyczy pracowników niewykwalifikowanych, które praca według rynku jest wyceniana niżej niż praca administracyjnie ustalona, cena pracy administracyjnie ustalona przez polski rząd. W ten sposób, o czym później powie pan profesor Blichle, mamy do czynienia z rosnącą gospodarką nierejestrowaną szarą strefą. No i zwiększa się cały czas, powiększa się grupa trwale niezdolnych do wykonywania jakiejkolwiek pracy, bo ich praca wyceniana przez rynek jest o wiele niższa niż to, co przedsiębiorca zatrudniając takie osoby musiałby oficjalnie zapłacić. Tak samo przy tak dużym bezrobociu, jaki mamy dzisiaj w kraju dotyczących młodych ludzi, wprowadzenie wyższego wynagrodzenia minimalnego powoduje zwiększenie też bariery, jeżeli chodzi o start ludzi, którzy nie mają jakiegokolwiek doświadczenia w pracy. Czyli będzie to też powodowało większe bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych, na którym rządowi, jak wielokrotnie podkreślał, tak przecież bardzo zależy. Jak działa płaca minimalna, obrazuje najlepiej amerykański taki dowcip, kiedy to w Ameryce przebadano skutki wprowadzania przez kolejne rządy wyższego wynagrodzenia minimalnego i jak Państwo widzą, pracownikowi zawsze można powiedzieć, że ma dobrą i złą wiadomość. Ta dobra jest taka, że rząd mu zwiększył wynagrodzenie tej płacy minimalnej, a zła jest taka, że niestety przedsiębiorcy na jego zatrudnianie przy tej wyższym wynagrodzeniu nie będzie stać. W ogóle kategoria płacy minimalnej jest destrukcyjna. Ja nie będę może w tej chwili wchodził w szczegóły, ale to zabija rozwój zwłaszcza uboższych regionów, gdzie rząd uśredniając pewne wartości powoduje, że ta konkurencyjność biedniejszych regionów ze względu na niższą cenę pracy przestaje być zaletą, bo i tam rząd wprowadza urawnieniowkę i zwiększa koszty pracy dla przedsiębiorców. Także jest to też działające przeciwko tym biedniejszym w Polsce regionom. Jak Państwo widzą mapę, mamy bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wynagrodzenia w Polsce. Są województwa, które średnia wynagrodzenie jest znacznie wyższa. Są wprowadzanie jednego wynagrodzenia dla całego kraju płacy minimalnej jest bez sensu, skoro mamy różne średnie zarobki. Jeżeli już, o czym będzie później mowa, to należałoby zróżnicować płacę minimalną w zależności od regionu. Mamy do czynienia z takim absurdalnym mechanizmem, który prowadzi nas wprost w kierunku Grecji, a mianowicie, że wzrost płacy minimalnej odbije się za chwilę na wzroście PKB, bo wzrost wynagrodzeń jest ważony i liczony, jeżeli chodzi o wzrost oczywiście całego produktu krajowego brutto. Ale to pociąga za sobą oczywiście spiralę
żądań wśród innych pracowników, aby oczywiście ich wynagrodzenie było bardziej wartościowe w odniesieniu do płacy minimalnej. I to nakręca oczywiście spiralę i zmierza tak naprawdę do zwiększania wyłącznie zadłużenia w naszym kraju. Jak widać, cały czas mamy do czynienia ze stymulacją popytu, ale tą stymulacja popytu w pewnym momencie się kończy i kończy się bankructwem, jak u naszych sąsiadów w Grecji. Cały świat doświadczył jakby już wprowadzania płacy minimalnej. To nie jest tak, że polski rząd nie wie, co czyni, bo zarówno badania OECD, jak i różnych innych zespołów badawczych, a przede wszystkim to, co doświadczano w Ameryce, wskazują na jedno, na szkodliwy i destrukcyjny charakter dla gospodarki, dla kraju wprowadzania kategorii płacy minimalnej. To tak jakbyśmy ustalali, co miało miejsce w PRL-u, też cenę minimalną czy maksymalną na chleb i na artykuły spożywcze. To się niczym nie różni. Praca mimo wszystko też jest towarem rynkowym. Jeżeli będziemy ustalać administracyjne ceny na pracę, to będziemy mieli efekty właśnie, które wypaczają rynek, które powodują, że, tak jak mówiłem, część osób po takiej interwencji rządowej niestety pracy nie znajdzie. Minimum zmian, jakie można byłoby jednak wprowadzić, to przede wszystkim zróżnicowanie płacy minimalnej. Nie ma żadnego powodu, aby w całym kraju istniała jedna płaca minimalna. A najlepiej byłoby tak, jak też w innych krajach Unii Europejskiej, i to wcale nie najbardziej wolnorynkowych, bo w Szwecji, proszę Państwa, nie ma kategorii płacy minimalnej i to warto też zauważyć. Także nie ma powodu, dla którego w Polsce ta urzędowa kategoria miałaby istnieć. Chyba że za sprawą płacy minimalnej, co ma miejsce, będzie miało miejsce, podwyższamy opodatkowanie pracy, bo część w Polsce firm rozlicza się z ZUS-em według kategorii płacy minimalnej. Płacą tyle pro swoim pracownikom, ile wynosi akurat urzędowa stawka. I dla nich to będzie znacząca podwyżka kosztów pracy. Tak jak zauważył jeszcze w latach 80. Mirosław Dzielski, z którym współpracował obecny premier polskiego rządu. Mirosław Dzielski był założycielem Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. No, nie ma możliwości i prawa określania wartości pracy, bo to prowadzi do patologii. Tak było w PRL-u i tak dzisiaj będzie, jeżeli rząd będzie określał cenę pracy, jakie spready mają banki, ustalać, ingerować na tym poziomie w gospodarkę, bo to oznacza, że za chwilę przyjdziemy na ręczne ustalanie cen i powrót urzędu do spraw cen i innych tego typu właśnie pomysłów. Bardzo proszę pana profesora Blichlego o zabranie głosu. Proszę Państwa, wszyscy chcemy, żeby Polacy zarabiali więcej. Rząd chce, stowarzyszenia takie jak nasze chcą, chce społeczeństwo. Tylko że to nie jest droga do lepszych wynagrodzeń. To tak jak gdyby przedsiębiorca pomyślał, że ilekroć podniesie ceny na swoje towary, to będzie zarabiał więcej. Przedsiębiorcy wiedzą, że podniesienie cen w pewnym momencie kończy się, a zawsze w jakiejś mierze oznacza, że iluś klientów przychodzi, przestaje przychodzić do firmy, przestaje nabywać towary i usługi. I to samo dotyczy rynku pracy. Ja myślę, że ta ustawa wywoła dwa takie negatywne skutki. Jeden to może być wzrost bezrobocia, a drugi to może być wzrost szarej strefy. Dwa dni temu gazeta Dziennik Prawny opublikowała dosyć zdziwiający artykuł na temat właśnie skali szarej strefy w Polsce, która zatrudnia 1 400 000 pracowników na czarno. 1 400 000. To są ludzie, których wynagrodzenia przyczyniają się do budowania PKB tylko przez to, co kupią na rynku, prawda? Bo zapłacą VAT w tych swoich zakupach. Natomiast ani ZUS, ani podatki od nich nie wpływają. Skarb Państwa traci na tym kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. Także ja myślę,
że to niestety jest tego typu inicjatywa, która ma